Prezydent Jarosław Urbaniak dwoi się i troi, żeby dotrwać do końca kadencji i nie stracić resztek honoru. To, co prezydent wyprawia w ostatnim czasie, jest żenującym spektaklem bezsilności i braku pomysłu na rządzenie miastem. Protesty w sprawie braku ostatecznej decyzji na budowę obwodnicy Ostrowa nabierają mocy, a piosenka, która stała się swoistym hymnem, zabolała pana prezydenta. Jarosław Urbaniak obraził się do tego stopnia, że zabronił zorganizowania koncertu kapeli znad Baryczy przed kolejnym protestem, który odbędzie się 2 września. Powód? Zdaniem pana prezydenta, z uwagi na rozpoczynający się rok szkolny, spodziewany jest zwiększony ruch pieszych i samochodów. Poprosiłem pana prezydenta na sesji o wyjaśnienie pewnych wątpliwości w związku z tą decyzją. Panowie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Miałem w dniu dzisiejszym nie występować, ale list polecony, który otrzymałem dzisiaj od pana prezydenta, no, zmusił mnie do tego wystąpienia. Panie prezydencie, w dniu dzisiejszym otrzymałem odmowę na organizację, nazwijmy to mini festynu, takiego happeningu, ponieważ zespół Kapela znad Baryczy chciała, popierając protest mieszkańców w sprawie budowy drugiego etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, zagrać dla mieszkańców. Pan powołał się na to, że tego typu inicjatywa w tym miejscu mogłaby zmniejszyć bezpieczeństwo, albowiem w tym dniu rozpoczynają uczniowie zajęcia w szkole, czy w ogóle idą po raz pierwszy do szkoły. Panie prezydencie, pan wielokrotnie podkreślał, że jest pan logikiem. Chciałbym się zapytać, z której logiki pan korzystał. Szkoda, że nie ma pani prezydent Maląg, ponieważ gdyby pan sprawdził, o której godzinie rozpoczynają uczniowie pobliskich szkół zajęcia, to by pan wiedział, że rozpoczynają o godzinie 8 i 9 i tego typu uroczystości trwają zazwyczaj nie dłużej niż 2 godziny. Nie wiem, jaka jest zależność między tym, że uczniowie chodzą o godzinie 11, a tym, że moja inicjatywa miałaby się rozpocząć o godzinie 15.30. I jaki jest tutaj, jaka jest ta zależność? Jakby pan prezydent był łaskaw tutaj ustosunkować się do tego, wyjaśnić Wysokiej Radzie, bo być może szanowni radni też są ciekawi, z której logiki pan prezydent korzystał. Dziękuję. Prezydent niczym stary kozioł uparty jest i basta. Tylko brody mu brakuje, chociaż raz ją zapuszcza, innym razem goli. A co do piosenki, to z pewnością zabolał go ten oto fragment. Pan prezydent miasta piasek głowę chowa, za plecami jego chowa się starosta. Za cygaństwo należałaby się chłosta, a obiecywał wtedy na zwaniach oraz prezydent poseł Urbaniak. Pan prezydent nie udzielił odpowiedzi z mównicy, dlatego spróbowałem dowiedzieć się czegoś więcej w bezpośredniej rozmowie. Musiałem oczywiście go przeprosić, ponieważ rozmawiał z zaprzyjaźnionym redaktorem Jarosławem Wardawem. Następnie przywitał się ze znaną widzą Ostrów 24 TV, kolejną przyjaciółką tej władzy, Hanną Sobolewską. Panie prezydencie, można prosić? I tak właśnie to pan prezydent rozmawia z mieszkańcami, zamyka drzwi. To jest właśnie ta jego kultura, którą stosuje wobec mieszkańców. Jak się okazuje, pan Jarosław Urbaniak nie potrafi rozmawiać. W dodatku niegrzecznie, by nie powiedzieć bez kultury, zamknął drzwi przed nosem dziennikarza. Wydawać by się mogło, że nazwa partii, którą pan prezydent reprezentuje, zobowiązuje choćby z powodu słowa obywatelska do zachowań przyjętych w świecie demokratycznym. Jednak jego polityczne zachowanie, pełne buty, mogłoby świadczyć, że pan prezydent zapatrzony jest w kierunek białoruski czy północno-koreański, gdzie takie zachowania przechodzą polityką na sucho.